Drogi widzu, droga widzko, na początku witam Ciebie serdecznie i zachęcam do subskrybowania, do lajkowania, do komentowania oraz dzwoneczkowania naszych filmów. Dzięki temu będziemy mogli się znacznie szybciej rozwijać i tworzyć dla Was te pyszności. Zapraszam na film. Siemano, witamy serdecznie. W kolejnym odcinku. W ogóle ten głośnik, mikrofon tak działa, że pewnie tego pukania nie było słychać. Było? Na pewno było. No nie znaczy, że musisz pukać teraz. Do sprawdzenia tylko. To powtórzyłem. Piszcie w komentarzach, czy było słychać. Co? Kochani, w tym odcinku powstanie coś takiego jak śledź w sosie pomidorowym, a nawet kilka śledzi. I tu mam takie śledzie. Przypadkowo się okazało, że w naszym pięknym małym mieście mamy Piękny mały sklep rybny i właśnie tam dzisiaj zawitałem. Nie powiem wam, gdzie to jest. Nie powiem też jaki to jest sklep rybny, ale tam właśnie kupiłem te śledzie, bo właśnie o nich będzie mowa w tym odcinku. Oni poza mną będą głównymi bohaterami w tym odcinku. Wyrzuć tego psa, niech mi nie chrupie tą karmą. tuś. On zawsze jak my nagrywamy to on przychodzi. Ale nie słychać, ja wiem, ale ja słyszę. I bałagan będzie olbrzymi, dlatego podzieliłem sobie ten bałagan na mniejsze bałagany. Całe szczęście, że mam dzisiaj zebranie i mnie w domu nie będzie. Jakie zebranie? No, zebranie na 12. Na początek Co musimy to? sobie przygotować, bo musimy te ryby nasolić i piep pieprzyć. Popieprzyć. Ale pieprzyć będziemy to. Pieprzem cytrynowym. Ja kiedyś robiłem taki podobny przepis, ale nie w puszkach, a tu zrobimy w puszkach. Pierwszy raz istotną rzeczą przy rybach jest podobno pozdrawiamy Sławka, że ryba nie może być tak jak teraz surowa, wkładana do puszki, tylko musi być obróbka na przykład podsmażone i ja tak właśnie będę robił. Będę podsmażał te yy, śledzie, ale najpierw muszę je troszkę przyprawić. Troszkę soli, troszkę pieprzu cytrynowego, mieszamy to sobie. I te śledzie, tak jak mówiłem, to są y, filety. Ja mówię, pani kochana, bo tam pani sprzedawała świeże te ryby, rano jeszcze były żywe. Tak mi powiedziała. Nie wiem czy, chyba kłamała. Tak to będzie wyglądało i teraz bierzemy takiego śledzika. Ja będę usuwał te środeczki. Koty tam już tylko czekają na to. Bo to jest. Zaraz wam pokażę, co tu jest. Już wam pokazuję, kochani moi. Będę używał tylko tego. A tu nie docięłaś, widzisz? Nie ruszasz. Tu jest grzbiet. Przysuń, żeby. Moi Ty mnie kochani... nie podtykaj, bo właśnie tak położyłeś, że nie było nic A widać to. Te ja sama pokażę. Wyostrz tam dobrze. Widać, nie trzeba. Ustaw się, wy, wykręć się. Wyostrzać. A tu jest płetwa grzbietowa? Widać? jak taki wąsik. Rybom czuć. Wiktor, eee, podaj mi drugi talerzyk. Te rybki będziemy sobie tak wycinać. Eee, tak, do tych, do tych grzbietów właśnie będę potrzebował. Bo tych grzbietów jeść nie będziemy. Czy byś chciała te grzbiety? Myślę, że ty byś chciał. Może, żebym nie chciał. I tak to będzie wyglądało. Ale jeszcze to zrobimy to inaczej. Ja Wam pokażę teraz przy tych czterech kawelundzikach. Jak to ma wyglądać. Wiadomo jak to ma wyglądać. Grzbietki pod bok. Układamy ryby. Raz. Mięsem. Co tak pocierasz ten nos. Co się tak kręci tam? Nos. Co? Może od tego pieprzu. Pieprzu. Może i od pieprzu. To na razie podboczek, ja bo Ja wiem, chodzi... że mam alergię. Mówię, tylko kręci w nosie, jak ty jesteś w, w okolicy. Boże kochany, bo... Boże, co ja mam? Mówili, nie żeń się. Człowiek. Dobra, nie może, może będzie. będzie. trzeba być... było posłuchać, żebyśmy mówi... się teraz nie męczyli. Człowiek mówi może będzie to. Masz teraz. A teraz alergię. To... Okazało się, że jest uczulony. A teraz to jak? Nie rozwiedziesz się, bo jak masz czworo dzieci, to gdzie? O Boże. Na alimenty byś nie zarobił. Dzieci by ze mną poszły. Na pewno. Sto procent. W ogóle jestem strasznie, że tak powiem, w tym domu. Straszło mnie co chwilę. Gdzieś tam się ktoś schowa, żeby mnie nastraszyć. Pierwsza w nocy na przykład. Z nogą tupnie, a się przewracasz. Tak, chyba ty. Dobra, do rzeczy. Tak to wygląda. I tak to będzie wyglądała cała reszta. Tych filetów podwójnych mam 7, czyli takich kawałeczków będzie 14. Takie będę smażył w takich właśnie połóweczkach, ale później będę je rozdrabniał, jak będziemy je ładować do puszeczki. więc ja sobie teraz te rybki przygotuję wszystkie chwile, nam poleżą w chłodnym miejscu, żeby ta sól troszkę przeniknęła, i będziemy to smażyć i przygotowywać. Sos pomidorowy. I teraz możemy sobie przygotować ten sos. Ryby nam się y, pieprzą. To będzie proporcja na 700 ml wody. Tu tyle mam. Niedawno był Mikołaj, dostałem taki fajny dzbanuszek. To już było po Mikołaju. Po prostu ci kupiłam. Mikołaj, nie ty. Mówiłaś, że Mikołaj. To nie, jak Mikołaj? Jak to już było po Mikołaju. Przelewamy 700 ml wody. I teraz na te 700 ml dajemy yy, ocet. Octu dajemy powiedzmy 4-5 łyżek. To jest wszystko w zależności od yy, tego, jak to robi bardzo kwaśne. Jeden. Ja dam na początku 4, później będzie można zawsze dolać. Gorzej jak jest za dużo, to potem już będzie problem, bo też będzie musiało nam się to trochę pogotować, zredukować i zagęścić. 3. Znaczy octu nie dam Tyle co ty, bo ty to jak zrobisz ryby w OCE, to strach się bać. Tak, za kierownicą się Tak. Bać. A co nie o to chodziło? Patrz, padła łyżka, też... co narobiłaś? Musisz no jeszcze. mój Boże. Musisz jeszcze posmakować. Nagrywaj tu, a ja idę po drugą łyżkę, bo pomoczyłaś, ruszyłaś stołem. Musisz jeszcze yy, posmakować, jak się zagotuje ta zalewa. Dlatego, że to też dużo zależy od tego, jak mamy koncentrat pomidorowy i keczup. Dobra, nie mądruj. Jakie ja nic nie muszę, ja ewentualnie mogę. Ja się to tyle razy ty powiedziałem. tutaj trochę, bo tak Co, ci, co a... ci? Ale no za bardzo. To ty się dostosuj do, do mnie tutaj. A ja sobie tak teraz wygodnie ręce oparłam na stole. Cukier, czyli tak, od octu na te 700 ml, 4 łyżki cukier, duże łyżki, e, damy tych tego cukru powiedzmy 5 dużych łyżek, takich naprawdę, naprawdę dużych. Bo to te ryby są takie na słodko. Dosłownie uwierzcie mi, że to jest jakbyście... One nie są na słodko, one są normalne. O mój Boże. W sensie... No, tak w puszce. No tak, jak w puszce, w sosie pomidorowym. Tylko tyle, że tu możemy napchać do tej puszki tyle, ile chcemy. A jak jest na przykład puszka... No to nie wprowadzaj ludzi w błąd, że są słodkie, bo one nie są słodkie. A jak y, kupimy ryby w tych takich płaskich puszkach, jest napisana masa netto, no to wyjmijcie sobie tą rybę po odsączeniu tego sosu i zważcie tą masę netto. To się mocno możecie zdziwić, Ocet już też dolany, ketchup, kochani, to nie jest żadna reklama, ani keczupu, ani octu, ani koncentratu, po prostu ketchup, Wosławek jest najlepszy, co cię bawi? Po prostu ketchup. To jest po prostu ketchup. Pat przymarzło, skubane co? Otworzyłem, dobrze. ketchupu, przybliż się tu. Damy 4 łyżki na początek. Jeden. Takie czubate. 2. Też należy pamiętać, że już ten ketchup jest taki słodkawy w miarę. I 4. a resztę dla Ameli, bo Amela u nas ketchup lubi po prostu łyżkami, by go jadła. Prawdę mówię, czy nieprawdę? Prawda. Prawda. Dobra, Ketupik mamy przełożony i koncentrat pomidorowy. Tak jak wspomniała moja operatorka, która jest jakby to powiedzieć jeszcze ma ostatnią szansę już, bo, bo nie wiem, właśnie tak się zastanawiam, czy zwolnić, czy nie zwolnić. Taki mały słoiczek na te 700 ml, to jest słoiczek 200 gramowy i jego dajemy jego jego go całego. Czyli ten to? Ile łyżek to? Będzie? Nie wiem Matusiu, 200 gramów. No po prostu 200 gramów na 7. To ja to podaję proporcje na te 200 gramów. Wszystko będzie mieli w opisie. Po prostu tyle i. Na jakie 200 gramów? 200 gramów na 700 ml. Już zaczynasz? Te swojej mądrości. Co? To? to tak zamilkłaś, znowu się boisz. Nie, po prostu już nie będę. Czego nie będziesz? Nie będę się tutaj Jestem katem. Nie wiesz, jak, nie widzisz, jak ludzie piszą? No nie, nie no, Ludzie piszą, ja jestem bucem, katem. Ja jestem upierdliwa. Ty jesteś upierdliwa baba. Mam sobie staty wkupić, żeby tej baby nie było słuchać. Jest na to wyjście kochani moi, nie oglądać niestety, ale tak no. będzie, że, że będziemy oba, a jeszcze co jest w tym wszystkim najlepsze, że najlepsze w tym wszystkim jest to, że jak będziemy mieli te 100 tysięcy subskrypcji. To jeszcze będziecie musieli To jeszcze oglądać. będziecie ją oglądać. Będzie się działo obok mnie. Jak pozwolę oczywiście. To trzeba przepukać. Nie, po prostu zamienimy się wtedy miejscami. Ja zaraz zamienię mi się wydaje. Będzie moment, Cię zamienię. Żebym Cię czasem nie zamienił. Żebym Cię nie zamienił. Właśnie, o widzisz. A co tak Cię Wiesz rozbawiło? Co? nie znajdziesz drugiej takiej kuchni. Jeszcze 19 lat z Tobą wytrzymałam. To znaczy ogólnie to więcej. Po ślubie 19. Poleciałaś na mój rower i dobrze o tym wiesz. Miałem taki rower górski, Szogun miał na imię. No to nie a oglądała, ile ma przerzutek, a ile to. Potem w miałem. <grym> Potem Malucha. Ale to był czas. Pamiętasz? No. Wychodziłaś dwa kilometry po mnie. <grym> no, to było pięknie. Dobra, to będzie to. Nie I płacaj. teraz pieprz czarny drobno To jest kwestia tego jak kto lubi pieprz, pieprzne, czyli na łoko. Dajemy teraz tego pieprzu, powiedzmy ile chcemy. Tyle. Można więcej, można mniej, nie ma problemu. Rozmieszywujemy to, wędruje to na ogień i gotujemy to porządnie. Zredukuje nam się to zagęści. W tym czasie będzie można już sobie powoli ryby posmarzać i gotować puszki, bo będzie to puszkowane wszystko, czyli będzie klasycznie robione na zasadzie takiego yy, takiego sklepowego tylko to nie będzie sklepowe to będzie dużo lepsze Jakie Oblizne to może hmm. bajunia na ogień z smażymy klasycznie na oleju roślinnym najzwyklejszym jaki tylko może być, bez przesady oczywiście i bez mąki, tak jak widać te rybulki są smażone. Po prostu tylko je z jednej, z drugiej lekko dziabnąć i do ocieknięcia. I potem będziemy je już potem tylko zostanie na ładowanie w puszkę. Puszki. Tu jest, tu było kilo dwieście tych właśnie filetów. Więc ile puszek będzie się okaże, najwyżej jak coś będzie nie do pary, bo musi być 300 gramów w puszkę władowane, no to się zaleje tym sosikiem, który jest obok. Pokaż, może moja operatorko. Tak, zaczyna się już nam tutaj gotować. To takie plamki, już wam pokazuję. Tutaj to to, to się zaczyna gotować. Yy, tak jak mówiłem, na koniec trzeba będzie to wysmakować i w razie konieczności dodać octu lub tam cukru. Albo tam z tych przypraw, które dałem, co sobie kto uważa. Lecimy z rybami do wyczerpania materiału. Wyparzone puszeczki, rybki przestudzone, sosik przestudzony i teraz starujemy. O, i 300 gramów ma być. Tu ładna wazoweczka, nabierka. Zachwaczysz na mnie. No, patrzę, dlaczego bierzesz teraz garnek? No co, no, to jest troszeczkę susiku na dół polejało, o co ci chodzi? Patrz. Hmm, myślałam, że po prostu ryby włożysz i zalejesz i. O, tak robię. Ucz się, ucz się, słuchaj. Ja ci to niejednokrotnie powtarzałem. Ucz się, ja wiecznie żyć nie będę. No. I teraz te ryby. No, teraz czekam jak tam te ryby poupychasz bez. bez... Ry, ry, Ryb układamy tak sobie o. I tak. I tak o. Y, I o. 300 gramów będzie razem z sosem. Filet razem z sosem. Sto tak, ale chodzi o to, że ja troszkę teraz przyleję. Oczywiście to, jakby to powiedzieć, obtoczy wszędzie ten sos. Obleję dlatego, że to będzie pasteryzowane. 238 gramów i dalej jedziemy jeszcze z filecikiem. 300 gramów, żeby było, 268 i myślę, że pewnie będzie 280. Mm, pyszne. I dolejemy teraz. Musisz tu pokazać. Na szczęście ci. Yy... A, to że no, zawsze się oplujesz, ci zawsze wylatuje, z buzi. 301 gramów widać? Do góry nogami, dobra. Tak Ale... to będzie wyglądało z wszystkimi puszkami. Dekielki oczywiście również są w. A mogę swoje zdanie wyrazić. Nie takiej miny, bo akurat Ci nie pokazałam tej twojej miny. Na przykładzie słoniny mówiłeś, że po prostu słonina jest lżejsza i są. Yy... Mniej. Mniej. A tutaj otwórz. I Zasada co? I... jest taka, że Do... puszka ma być pełna, więc zalej to sosem pomidorowym. No będzie miała 320, ale musi być po prostu... Jak będzie coś niedobrze, to sama to zjesz. No już. Wystarczy. Coś pewna? Tak. No, żeby nie z czubkiem, bo to nie o to chodzi, ale... Powiedziałaś, na mnie czubek? Nie. Nie śmiałabym. No właśnie. Też tak myślę. Dobra, niech będzie po jej. Odkładamy na boczek. Napełniamy wszystkie puszki. Może i będzie dobrze. I... Za chwilę przygotowujemy maszynę, zamykanie i gotowanie. Mnie tu zatrzymała, bo tak się rozpędziłem. Pożony sprzęt, to i puszkowanie szybko idzie. Yy, jeszcze chwilę to bym Wam nie pokazał. Oczywiście widzieliście co niektórzy, jak to się powinno odbywać. Puszka wchodzi tu. Tu dociskamy w tym przypadku bardzo mocno, dlatego że jest w środku płyn który podczas kręcenia się puszki nie może nam się wydostawać. Odpalamy. Pierwsza rolka, druga i gotowe. Tadam. I tak to wyglądało z wszystkimi puszkami. Teraz oczywiście puszeczki powędrują do gotowania. Gotowanie będzie się odbywało na zasadzie półtorej godziny. Dziś studzimy. Godzina jutro studzimy, godzina pojutrze studzimy i jemy. Oczywiście yy, nie mogę się doczekać, a ty? Też. A ty, 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 ty. Powiem ci, opowiem ci, jak smakuje. Normalna rzecz, nie? Tak, jak zawsze. Jak zawsze, dobra. Yy, gotujemy wodę i do garażu. Gotowe. No i wyszło na to, że mamy piątek, piąteczek, piątunio, a jak wiemy wszystkich to dotyczy oprócz mnie, czyli w piątek najlepiej jeść ryby, prawda? Prawda. Tak. Więc yy, idealnie się złożyło. Trzeba teraz by otworzyć, spróbować co? No. Co to, to wyszło. Bo jednak do sosu nie było dodawanej soli w ogóle, a ryba była solona i pieprzona. Więc ten smak z tej ryby przeszedł do tego sosu. Jestem tego prawie, że pewny. Zresztą zaraz się wszystko okaże. Ci powiem, że te etykietki takie skromniuchne porobiłaś. Skromniuchne ci powiem. Trzeba oszczędzać. To... Na, jest na kartce od drukarki? Tak. Już co. A ty oczywiście krzywo powycinałeś, bo już widzę. Wycinałeś. Kto wycinał? Ja no. wycinałem. No. Proszę. Mam, ja z Tobą ci powiem. Co, chyba tam otworzę, co? Musisz się przesunąć, jak będę otwierał. A w ogóle za różnica, którą tworzysz? No okrągłą. A jaką proponujesz? Zobacz, jakie ładne etykiety. Proszę bardzo, kochani widzowie no, nie, moi. Nie jestem zadowolona, ale już trudno. No to Słuchaj, ja też ze wszystkiego nie jestem zadowolony, ale widzisz, trzeba się męczyć teraz, co zrobisz, nie? Podróż tak ładnie boczkiem. Którym? E... Jeszcze. Ty, ale tu jest łączenie tej etykiety. Dobrze już. <laughs> już? I teraz będę otwierał? Uh -huh. No to do boju kowboju. Widać so, ryba w sosie pomidorowym? Śledź. A śledź to co to jest? Kurczak? Ale jest napisane śledź, a Boż. Nie Musisz tu od góry teraz pokazać, jak będzie to łotwirane, Żeby nie strzeliło. Jestem taki ciekawy. Wiesz co? Czekaj. Marta, weź to powąchaj. Wszystki tu, powąchaj to. Mm. <grymne> Tylko jest taka bardziej pomidorowa niż te puszki. Identycznie pachnie, ale bardziej czuć pomidory. Powiedz szczerze niemożliwe. moim widzom, to jest niemożliwe? To jest możliwe. Powiem wam jedno. Identyko. Bynajmniej lepsze, jeszcze lepsze i więcej tej Nie ryby swego. mamy w środku, to samo. Ale jak to się zrobiło, co? Ja pierdziłem. masakra, pyszne. Mówiłem, że ta, ta, ten smak ryby przejdzie do tego stosu. No, to jest po prostu rewelacja, nie? No. Powiem Wam tak, że y, te stare babcie, czyli te stare kucharki, bo miały te swoje myczki na te różne przepisy. Przecież te, ten przepis, ja wspominałem w ogóle w tym filmie o tym, czy nie? Skąd ten przepis jest? Myślę, że tak. No, to była babcia, taka, znaczy nie, nie moja babcia, taka starsza pani, która była, jest nadal, chyba jeszcze żyje, kucharką i robiła po różnych imprezach okolicznościowych od wielu, wielu lat. I to właśnie byliśmy na jednej imprezie, gdzie były ryby, tylko nie w puszkach, tylko w półmisku, normalnie, tak jak w stylu ryby po grecku, w takim sosie. Mówię, kurczę, jakie to dobre, jakie to podobne do tych ryb w sosie pomidorowym. I udało się zdobyć przepis od tej pani. A znaczy, ta pani pewnie nie obejrzy, ale pozdrawiamy tą panią, mimo wszystko. A czy nie pozdrowisz? Pozdrawiam. Ja ją znam. Mhm. Niesamowite, co? Rewelacja. Ja I właśnie tak to zrobiliśmy, tylko w puszkach teraz. No i wyszło to, co miało wyjść. Ale pyszne. Te różnicy, nie? pyszne. Ale są. w tym, jak robiłeś kiedyś to normalnie, więcej. nie? No, to się zupełnie coś innego, bo jednak ta puszka jest zamknięta. Jak to się gotuje trzy razy, się gotowało to wszystko, te, te gazy, ta para, to wszystko tam przerabia. Jak, jakieś ości były, przecież ty, tych ości w ogóle nie ma. A w tych filetach były normalnie ości. Jak się kupiło rybę, w ogóle nie ma ości. Nie wiem, czy się rozpuściły, czy coś się z nimi zrobiło. Normalnie. Bajunia. Zobacz jeszcze raz. Normalnie bajunia. Ten kowaczek to ja chyba zjem, bo tak to tak, jest tak, tak, Przepyszne. Kochani. Link do puszkarki będziemy mieli w opisie. Jestem mega zadowolony z tego. Z tego cuda, które tu wyszło. Któro tu wyszło. Jakbyś mnie poprawiła już od razu. Hmm? Akurat dobrze powiedziałeś za pierwszym razem, które tu Poprawiłem wyszło. się na źle. No. Czyli musiałaś i tak poprawić, nie? No. I co to dało? Nic to nie dało. Dobra. No ale wiesz, że jak ciebie ogląda jakiś polonista, to mu się nóż w kieszeni otwiera. Mieliśmy kiedyś takiego pana y, od polskiego, że jak ktoś powiedział, przyszłem, zamiast przyszedłem, to po prostu mu się takie czerwone żyłki w białkach wokół robiły. I zawsze z takim przyszedłem. No. Że no, niektórzy tak mają, jak się słuchają czasami. A skąd wiesz? No bo ja, bo ja tak mam, nie wiem, czy mam oczy tym panem to od Polaka. Dobra. Jeśli chodzi o puszkarkę, czy taką elektryczną, jak ja mam, czy ręczną, którą y, pokazywałem Wam wcześniej w demonstracji puszkarek, którą pokazywał Sławek, zostaniecie w sklepie Puszkopol. To jest taka firma, link będzie mieli w opisie. I mają bardzo dobre puszki. No i puszki też mają bardzo dobre, bo to też zależy. od... A ktoś nam pisał, że gdzieś indziej kupił i im tam porce po Tak, te są bardzo dobre puszki, więc od razu za jednym zamachem można puszkarkę, można puszki do konserw, takie właśnie jak tu widzicie: konserwy sobie kupić w jednym miejscu. Jeśli chodzi o przyprawy, na przykład jakiś tam pieprz cytrynowy, jakiś tam. Co tam można jeszcze, co tam było dodawane do tego pieprzu? Pieprz zwykły, ale ogólnie nie tylko to, bo wiele, wiele różnych rzeczy dostaniecie w sklepie. Jelux, Polska, link w opisie, kod rabatowy, również z którym będziecie mieli taniej. Kod rabatowy tylko z czeskich 10, nie będę mówił jak pisane. Łącznie. Łącznie. E, oczywiście nasze socjalne media, nie mógłbym o tym nie wspomnieć. Zaczynam od grupy na Facebooku: Swojskie Gotowanie i Wędzenie. Zapraszamy. Na tą grupę. TikTok swojskie gotowanie, Instagram swojskie gotowanie, sklep internetowy swojskie gotowanie i wędzenie.pl. Zapraszamy również. Jeśli chodzi o puszkarkę, to powiem Wam tak. Ile taka puszka może kosztować w sklepie? 300 gramowa. Te płaskie takie, które są? Ryby, jakieś tam śledzi, jakieś makrele, ile to kosztuje? 599 ostatnio płacimy. 170 gramów, tak? Tak. To taka nie jakiś tam najwyższych lotów, nie? Taka zwykła. Taka zwykła. No. Jakaś tam. No krzak. Krzak. W się pomidorowym? czy? Tak, tak. W pomidorowym. To teraz porównajcie sobie teraz. Tak, śledzie kosztowały kilogram 200, było śledzi. Yy, śledź był po 18,90 za kg. Mówię, jaka cena była u nas w tym sklepie. Do tego ketchup, koncentrat ten mały słoiczek, te przyprawy, które widzieliście. No i wiadomo, no, puszki, puszkarka, no że to jest, ale. Pięć pełnych puszek ryb. Pięć pełnych puszek ryb, które Panie, by. dwa kawałki trzeba potem szukać w tym sosie, gdzie jest ryba. Tak, to wyjmiesz z tego sosu, a tam yy, napisane jest na przykład puszka tam 100 220 gramów, a 170 netto. Wyjmij tą rybę i zważ to, zobaczysz to netto. Dobra. Polecamy, jeśli macie puszkarkę, zrobić ryby. W sosie pomidorowym, konkretnie śledzie, bo to jest też istotna rzecz, jeśli chodzi o rybę, jaka ona jest, ale właśnie śledzie są najlepsze, żebyście sobie zrobili właśnie w tym stylu, bo to jest dosłownie to samo, co ryba w sosie pomidorowym kupiona w sklepie, ale tu robicie sami i wiecie, co robicie. Polecamy, polecasz? Polecam bardzo. Pozdrawiamy, cześć.